Siemano widzowie, w dzisiejszym odcinku wraz z wszystkimi członkami Palionowa zagramy sobie w chowanego, ale nie byle jakiego, ponieważ będziemy zamienieni w mutanty. To jest ostatni raz. Ostatni raz widzowie jako mutanty, ponieważ nie wiem czy widzieliście, ale jeżeli nie to wbijcie do Pawła. Tam zabiliśmy mutanta u Dave'a, prawda, kulturalnie pięknie go pożegnaliśmy. A u mnie dzisiaj pożegnamy się z, z tymi zegarkami. Z tym co nas może zmieniać właśnie w tego mutanta. Zmienimy się po raz ostatni w te mutanty, zagramy w ostatniego chowanego jako mutanty i po prostu raz na zawsze pożegnamy nasze mutantowe życie. Ja już mam dość trochę tej mojej wielkości tutaj. Mam nadzieję, że wy również. Emilia na przykład wygląda, jakby ostatnie 3 lata spędziła na siłowni tylko. Ale ja jestem Berta, a nie Emilia. Większe ciastko ma na plecach. Serio? Chcesz zjeść? Nie, dzięki. Dobra, zagrajmy w chowanego w takim razie. Czy ktoś chce szukać jako pierwszy? Przypomnę, że jesteśmy mutantami, może być ciężej się schować. Może być całkiem łatwo się schować. Szukać. Gruba Berta. Nie. Dobra, no to Roberto. Głosujmy w takim razie. Kto jest za tym, żeby Emilia szukała? Jestem za. Nie ma Emilii. Dobra, kto jest za tym, żeby Berta szukała? Roberto. Ja mogę być za tym, żeby ona szukała. No mogę być. Dobra, no to Emilia tutaj, prawda, staje się pod słonecznikiem, a my się chowamy, mamy 30 sekund na schowanie się. 3, 2, 1, 0, start. Jak ale się można schować? W budynkach? Jak się schować? Można się schować, gdzie chcecie. Gdzie chcecie, ale jako mutanty, to jest najważniejsze. Ostatnio dostałem takie gierki z firmy Rubik's. Jeszcze nie miałem okazji ich sprawdzić, ale sprawdziłem coś totalnie innego. Coś, co wszyscy znamy. I mowa tutaj dokładnie o kostce Rubika. Ja mam tutaj tą najbardziej klasyczną, czyli 3×3. Nie mam jednej, mam dwie. Ale dwie zamknięte, ponieważ jedną już odpakowałem. Wczoraj jeszcze nie umiałem tej kostki ułożyć, ale okazało się, że mój brat potrafi ją układać i mnie nauczył. Więc dzisiaj umiem ułożyć kostkę Rubika. Postanowiłem, że sprawdzę, ile czasu mi zajmie na dzień dzisiejszy, żeby ułożyć całą kostkę. Więc odpalę sobie stoper i zaraz wam pokażę, ile dokładnie czasu mi to zajęło, a ja się biorę za układanie. Czas, start! Mamy białą ściankę, teraz reszta. Dobra, jesteśmy już na ostatniej prostej. Uwaga, pozostało nam już tylko tutaj kilka rzeczy, więc układamy to do końca. Lecimy. Mamy. Ułożona cała kostka. O, czas, stop! 5 minut zajęło mi ułożenie kostki Rubika. To póki co słaby wynik, ale jak na to, że jeszcze wczoraj nie potrafiłem jej układać, to jest naprawdę, jestem dumny. I wy również możecie sobie poćwiczyć i spróbować ułożyć własną kostkę Rubika. W opisie macie link, gdzie możecie kupić sobie właśnie kostkę Rubika i inne gry od nich, tak jak na przykład to. Jeszcze nie sprawdziłem, o co w tym chodzi, ale to mi się naprawdę spodobało i nawet mega się wciągnąłem w układanie tej kostki, więc mam nadzieję, że wam się również spodoba. Wbijajcie link w opisie, kupujcie i bawcie się dobrze, bo nie doceniałem tej zabawki, a jest naprawdę mega dobra. Dobra, okej, ja muszę sobie przywołać to jeszcze, żeby szybciej mi to poszło. Ale kurde! Nie, no dobra, nie będę. Dobra, myślę, że to spadam do tej dziury. Dobra, dobra. Emilia, mam nadzieję, że jeszcze nie zaczęłaś szukać. Nie. Moja ekspo. Liczę. Dobra. Na siebie. Dobra. 5, dobra, ja jestem 4, schowany. 3, 2, 1, szukam. Kura. Co ty robisz, Paweł? Dobra. Dlaczego tutaj? Ten tak szeroki, że nie mam jak się schować. Ja też, no dlatego to jest o wiele cięższe. No jak tu? Okej, kogoś znalazłam. Dave, to chyba ty jesteś. O, czemu? Bardzo, schowaj, do ściany się przytul, do ściany się przytul. Tutaj jesteś, Dave. Co ty robisz? Dave. Jak? Gdzie ty? No bo widziałam twoją rękę, no. Ale bez dobra, słuchajcie, nie można się przemieszczać, żeby nie było. Albo można, dobra, możecie. No dobra, a czy wy jesteś gdzieś w powietrzu ogólnie i tak dalej, czy na ziemi? No jak w powietrzu? Nie, normalnie na skitranie jestem. Ja wiem, gdzie jest Emilia. No, co? Powiedz nam. No, Emilii nie ma, jest tylko Berta. Dobra, to gdzie jest Berta? Dobra, gdzie jest Roberto? Emilia, ja wiem, gdzie jest Paweł Palion, widziałem go. Okej. Gdzie ty, Paweł, poszedłeś? Nie mogę się zdradzić. A ja mogę je zdradzić, czy nie mogę je zdradzić? Ej, nie, nie możesz, ale dobra. A gdzie ty, Tosia, jest? Czy Tosia, Boże, kurde, mi się już myli z moją siostrą, po prostu, jak ja na tych kidowicach nagrywam. Gdzie ty Berta jesteś? Aktualnie, Roberto. Gdzie no, jesteś, Roberto? Ja jestem na ratuszu, słuchaj, ja jestem okay, na ratuszu. Okej, dobra. A ty gdzie jesteś? Ja jestem w najstarszym budynku na Palionowie. Aha. A to ja wiem, aha, gdzie. Znaczy dobra, może nie najstarszym, ale jednym ze starszych. Jednym ze starszych, czekaj. No. A to ja i tak wiem, gdzie.
O, ale to co? Dlaczego się chwalisz od razu? A no bo chyba tak podejrzewam, gdzie to tak jest, takie miejsce. U nie. Ona kogoś znalazła? Tak, Dawida. Nie, ale fartem. Paweł mnie rozwalał, po prostu sobie wyszedł i sobie wrócił tutaj teraz. Po dwóch minutach nieobecności. Ale Paweł oszukuje, akurat widziałem jak oszukuje, widziałem to. Gdzie, co? No ej, dobra, tutaj trzeba shifta trzymać. Okej, widzę Szybsona i Paliona również. Tak, widzę was. Nie widzisz mnie. Nie widzisz mnie przecież. No zauważyłam was. Ale gdzie, ale ja, ale przecież ja cię nie widziałem. Byliście zauważeni. Nie byliśmy. Byliście zauważeni, byliście. No dobra. Dobra, czyli ktoś jeszcze nie został znaleziony? Ja wygrałem. Tak, Yeti, więc wygrał. Yeti, pokaż. Dobra, to Yeti szukasz. Dobra, lecimy. Tak, są zasady, no trudno, kto wygrywa, ten szuka. Tak, dawaj, licz do 30, a my się chowamy teraz znowu. No dobra. Gdzie lecimy? No się chowamy. Ja się ukrywam na policji, jak to. A ja? Dobra. Ja nie. Ja muszę znaleźć, czekajcie, ja znajdę jakiś taki dobry, dobra, ja mam plan. Jak macie do mnie szacunek, to nie idźcie szukać na policję. Ale to Yeti cię szuka, więc... No to, no mówię. No to ja nie będę tam szukał. Dobra, dzięki. Aha, okej, dobra, no to jak masz szacunek, to nie szukaj w szkole. Dobra, no. To tam dobra. Też nie będę. Dobra, no to fajnie. Aha, super, super. Dobry pomysł miałeś. No, dobra, nie? Szukam. Mega dobry, to by nikt nie przyszedł. Dawaj! Mogę latać. O, a siema za mną Palio, siema Berta i siema Szczypson. Co jest? Wygrał Dave. Dobra, Dave, szukasz. Jak wygrałem? No bez jaj. Ale bo on przyszedł w miejsce, w którym byliśmy wszyscy razem. Ale pokój na strychu, wy to widzieliście? Co? Awaryjny pokój w szkole jest na strychu, kto to zrobił? A to tak, no tam już chyba od dawna, nie? Ej. Co? Szukajcie mnie. Najszybsza runda, ale ty już jesteś, wygrałeś. Ale ty jesteś w tym, w wygrany, policji, wygrany. A kogo widziałeś pierwszego? Ja chciałbym tylko zauważyć, że ja powiedziałem Yetiemu, że jak ma szacunek, to ma nie iść do szkoły i poszedł do szkoły, więc fajnie. Mnie uszanował bardziej z policją. A ty faktycznie wstałeś? Dobra, no, nie, dobra, ja chcę poszukać, chowajcie się, ale porządnie teraz, bo ja chcę was znaleźć. Dobra, kitram się, patrzę się w dół, daję wam, uwaga, 20 sekund, 20, jak masz szacunek, 19, to nie iść do kina. I do ratusza, jak masz szacunek. Nie iść do kina. Dobra. No to... No dobra, no to, to nie pójdę. Dobra, no to szukam. 3, 2, 1, 0, poszło. Ej! Poszło, szukam, dobra. A więc tak, Poszło, pękło. Yeti nie miał szacunku poprzedniej, więc ja już od razu jestem na ratuszu, już szukam na ratuszu. No to fajnie. Ale no bez przesady. A to nie. Jak twoja głowa wygląda śmiesznie, jak ty masz taką niepełną. No dobra, no to Yetiego mam z głowy, Yeti znaleziony, dobra, szukamy dalej w takim razie. A więc tak, rozejrzmy się tutaj. Ja poproszę o taką skromną podpowiedź na zasadzie, czy wy jesteście w budynku, czy poza? Ja jestem na zewnątrz. W budynku. Poza. Dobra, okej, okay, to już jest... No, ci się udało. To jest, no nie, no bo ty, Emilia poza, a Dawid w budynku. Tak, ja jestem na zewnątrz Dave'a. Co? Co? Tak, to jest podpowiedź. Na zewnątrz Dave'a? Co? Słucham? Podejrzane. Dobra, co? Ale... Oh my God, już. Dobra, no to ja sprawdzam... mogę szukać, czy nie? Możesz, no bo nie widziałeś, gdzie oni się chowają, nie? To ja widzę ale Pawła. Co? To ja nie mogłem... Jak widzisz Pawła? Ej, nie ma, Yeti nie widzisz. Yeti nie szuka. No dobra, no to Yeti, no to Yeti nie szukaj. Bo jak się spłakali, kurczę, że nie! W ogóle. Nie! Bo ja mam czyli Paweł jest w jakimś... Czekaj, no ty stałeś tutaj i mówisz, że widzisz Pawła. Gdzie Paweł się mógł schować? No dobra. Paweł, ty powiedziesz, że w budynku jesteś. No to jest poza. Mega prosta kampa, nie? On się sam poza. Poza! Ty poza! Ja jestem w budynku. A, tak, no już mi się to pomyliło. Dobra, widzę Pawła. W tym domu palionki. No dobra, fajnie. Dobra, ej! Czyli Emilia jest poza, dobra, widzę Emilię, siema. Czyli Dawid ja wygrał. Nie mogę. Dawid po raz drugi wygrywa. No, drugi raz jestem na policji, no ja nie wiem. mega proste. Dobra, słuchajcie, ja powiem wam tak. Chowanie się jako te mutanty nie jest jakieś, że tak powiem, satysfakcjonujące, więc ja proponuję w tym momencie, aby każdy zmienił się z powrotem w siebie i idziemy ostatecznie zniszczyć te zegarki. Dobra, więc zapraszam wszystkich za mną. Ja wiem o jednym miejscu, gdzie jest lawa, jest to u mnie na chacie.
tam po raz ostatni pożegnamy się z tymi zegarkami. Czy ktoś z was chce coś powiedzieć na temat tych zegarków? Czy były fajne, czy nie były fajne? Co o nich sądzicie? No, gdyby nie zegarki, no nie wiem, czy byśmy wygrali, nie? Ja chcę byłoby na pewno ciężko. Ja nie chcę go palić, ja nie chcę go palić. Ja ale, sobie go zostawiam. Ale ja proponuję, ja uważam, że powinniśmy go usunąć, ponieważ to raz na zawsze zakończy temat mutanta no i tych wszystkich rzeczy. No ale, ale to myślę, że to jest niebezpieczne przetrzymywać tak potężną broń na chacie. Ale ja jestem dobrym człowiekiem. Ja najwyżej skołuję nową recepturę, nie? To luz. Aha, okej, czyli da się to jakby zrobić od nowa. No dobra, no to słuchajcie, w takim razie każdy pożegnane słowo dla swojego Omnitrixa. I proszę bardzo, rzucamy tam do lawy. Kto chce pierwszy? Kocham się, Omnitrixie, dużo mi dałeś. Berta, żegnaj. Wiele cennego, dostałem go od takiego przyjaciela żółtego. Kocham cię, Omnitrixie, dzięki. Co? To było najbardziej wzruszające pożegnanie, jakie słyszałem. Dobra, Yeti, pozostaliśmy my w dwójkę. Co ty masz do powiedzenia na temat dziwne. Tego zegarka? No, nie w sumie nie to rób tego, nie rób tego! Nie rób tego! Co? Nie rób! Nie rób! Ale dlaczego? Przecież ty się też pożegnałeś. Ale był test na przyjaciela, nie? Ale był test. To był taki totalny test. Zdany, nie? Zdany, nie? Totalnie wszyscy zdali. Dobra, no to co, Yeti? Ja wrzucam. Ja chciałem powiedzieć, że ten zegarek, nie mam z nim żadnych wspomnień tak naprawdę. Jakoś niespecjalnie. Nienawidzę was. Wiedziałem, że ktoś to zrobi. Okej, no to w takim razie palimy zegarek. Yeti się spalił w lawie? No to się spalił i jego zegarek. No dobrze, w takim razie widzowie, raz na zawsze zakończyliśmy mutanty. Pora zacząć nowy rozdział na Palionowie.